Witko, spotykamy się dzisiaj na kolejnej sesji badawczej. Czy jesteś gotowa na indukcję? Tak, możemy zaczynać. Dzień dobry, Teresa. Dobry wieczór właściwie, bo u nas jest już popołudnie. Mnie jest dzień, więc wiesz, sorry, dobry wieczór wobec tego. No dobrze, to usiądź wygodnie, rozluźnij się. Będę liczyła od 10 do 1, jeśli zaczniesz wcześniej już czuć, odbierać jakieś wizualizacje, to proszę daj mi znać. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czy możemy już zaczynać? Tak. Spotykamy się dzisiaj na sesji badawczej pod tytułem Hollywood. Policzę od 1 do 3. A ty na 3 włączysz tak zwane widzenie zdalne i udasz się do Hollywood, po czym opowiesz, jakie widzisz w odniesieniu do planu fizycznego. 1, 2, 3. W trakcie Twojego odliczania, kiedy jeszcze nie wiedziałam za bardzo, o co chodzi, widziałam takie dziecko, które idzie za rękę z mamą albo tatą i dmucha na wiatraczek. Ten wiatraczek jest bardzo kolorowy, w jakichś takich, nie wiem, jaskrawym kolorze. Dmucha na ten wiatraczek, a potem zaczyna się cieszyć, że idzie tak, jak dzieci się cieszą, że idą, nie wiem, do kina na przykład. I nagle ten wiatraczek urasta do gigantycznych rozmiarów i zaczyna tak mielić u góry. A kiedy powiedziałaś temat sesji, zobaczyłam zakurzone, takie spieczone słońcem ulice i ludzi. Konkretnie jednego człowieka, który żebrze na ulicy, jest brudny, ma wystawioną rękę. Czy coś jeszcze? Mijają go inni ludzie. On siedzi oparty plecami o budynek. A za chwilę ktoś przyjdzie otworzyć sklep albo jakieś biuro, podnosi taką do góry. Nie wiem, jak to się nazywa, to co zamyka to Taką biuro, blokadę, tak. taką blokadę i wchodzi do środka, do swojej agencji. Ta osoba jest agentem. Agentem zatrudniającym nikomu jeszcze nieznanych aktorów. Generalnie jest plan fizyczny. Jak widzisz plan fizyczny Hollywood? Teraz widzę słynne wzgórza z napisem Hollywood. Widzę wycieczki ludzi, którzy przyjechali zobaczyć te słynne wzgórza. Widzę jakiś autokar, który obwozi ludzi po słynnych ulicach, gdzie są jakieś wille, domy znanych aktorów. Dużo różnych Tak. obrazów przychodzi, Tak. często sprzecznych ze sobą, bo
Jedne są takie zwykłe i nawet powiedziałabym biedne, a inne takie bardzo glamour. I duży, duży gwar, duże napięcie. Dobrze, bardzo dobrze. Czy możemy? Dalej, tak, następne Dalej, pytanie dobrze. poproszę. Na trzy przyjrzyj się Hollywood z poziomu eterycznego. 1, 2, 3. Coś bez sensu, widzę jakiś taki, jakąś taką fabrykę z takimi rurami z góry do dołu i przez te rury tak, jest takie tłoczenie z dołu do góry i z góry do dołu jakiegoś, tak, jakichś rozmaitych substancji. Te rury są przezroczyste. I to jest na poziomie eterycznym? No wiesz, taki obraz mi się pojawił. Spróbuję to jakoś w takim razie jeszcze bardziej się zagłębić w ten eteryczny. A wiesz, to jest śmieszne, bo powiedziałam na poziomie eterycznym i zobaczyłam takie fruwające w powietrzu wróżki, czarownice, wiedźmy. I że Hollywood to jest taki zaczarowany las. Hollywood. No dosłownie tłumacząc, to jest tak, Holly to nawet taki święty las. Czyli zobaczyłam to jako takie miejsce, gdzie się odprawiają czary. A czy mogłabyś powiedzieć, jakie wibracje odczuwasz? Jakiej częstotliwości wibracji odczuwasz w Hollywood? Góry i doliny. Góry i doliny. Te wibracje czasami mogą być takie wysokie, a czasami mogą być takie niskie. Góry i doliny. Jedno wielkie, wesołe miasteczko wibracyjne, roller coaster. Ludzie produkują, istoty produkują tam takie wibracje rozmaite, jakie tylko chcesz. Możesz dostać w Hollywood i wysokie, i niskie, i anielskie, i demoniczne. Jakie chcesz, możesz sobie kupić w Hollywood wibracje. Kupić wibracje? Tak. Czy kupić złudzenia? To od nas zależy, jak my to widzimy. Nie wiem, ja mówię to, co mi przychodzi. Rozumiem, tak. Rozumiem, oczywiście. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to chodzi. To teraz może przejdziemy do kolejnego punktu. W odniesieniu do roku 1886 rozszyfruj eteryczne DNA ojca Hollywood, biznesmena Hobarta Johnstona Whitneya, który nadał mu nazwę i stworzył wiele budynków, takich jak Hollywood Hotel czy Hollywood Bank. Który to był rok, przepraszam? 1886. 1886. Poproszę jeszcze raz o przeczytanie imienia i nazwiska. Dobrze. Hobart Johnston Whitney. Powiedziałabym, że jest to osoba, której korzenie DNA sięgają, nie wiem, Bliskiego Wschodu. Jakieś dziwactwa przychodzą mi.
Ale widzisz jego DNA, tak? Sumer, dlaczego sumeryjskie miałoby mieć DNA? Nie wiem. Nic więcej nie jesteś w stanie wydobyć? No, powiedziałam to, co mi przyszło. Rozumiem, rozumiem. Nic więcej nie przychodzi. Wobec tego przejdziemy do kolejnego punktu. Odszyfruj eteryczne DNA biznesmena Hobarta Johnstona Whitneya w momencie jego śmierci 3 czerwca 1931 roku. Tutaj widzę bardzo dużo. Jak to powiedzieć? Widzę zmianę w kierunku tak jakby został przemielony, jakby miał bardzo dużo podpięć, jakiś humanoidalnych. Tak jakby nie było to ludzkie w ogóle DNA też, bo jakichś stworów. Dziwna istota się z niego zrobiła. Na wpół ludzka, na wpół jakaś zwierzęca, czy jakiś dziwnych ras. Tak jakby przestał być. Tym, kim kiedyś był. Bardzo dużo różnych ras przychodzi mi do głowy. Czyli nie jest to to samo. Krokodyle, lwy, humanoidzi, istoty z głowami zwierzęcymi i ludzkimi tułowie. Jakieś. Czyli nie jest to to samo DNA, które widziałaś w 1886 roku? W 1886 roku widziałam osobę, z której DNA sięga gdzieś Bliskiego Wschodu i przyszły mi też, nie wiem dlaczego, jeszcze pochodzenie sumeryjskie. Tak. Jakby takie dwie rzeczy się pojawiły. A teraz widzę po prostu wielką mieszaninę różnych ras. Różnych ras nieludzkich kompletnie. Kompletnie nieludzkich. Tak jakby w ogóle nie było tam ludzkiej istoty. I ale pod tym tak samym. Jakby, proszę tak, mów. I tak jakby każda z tych istot rościła sobie do niego prawo, a nawet się targują o niego. Mój procent jest tyle, mój procent jest tyle, mój procent jest tyle. Nieprawda, mój procent jest tyle. Wow. I to jest ciągle człowiek o tym samym imieniu i nazwisku? Whitney. Whitney, tak. Hobart Johnston Whitney. Rzeczywiście. Czy coś jeszcze przychodzi ci w tym kontekście? W momencie śmierci jest jakby nieprzytomny kompletnie. Czy ma śmierć nieprzytomną, taką agonię, tam gdzieś wiadomość jest zaplątana w
coś i nie może się wydostać. Rozumiem. Czy możemy przejść do kolejnego Poproszę o pytania? następne pytanie. Dobrze, proszę. Wciąż jesteś w Hollywood. Przyjrzyj się narodzinom przemysłu filmowego z ezoterycznego punktu widzenia. Co widzisz lub odbierasz? 1, 2, 3. No, widzę wspaniałą magię. Narzędzie magiczne, które może zmienić, będzie w przyszłości zmieniać ludzkie umysły, kształtować je i programować. A teraz, kiedy się rodzi, jest jak zabawka w rękach dziecka, pobudza wyobraźnię, daje wytchnienie po pracy. I też budzi też chciwość, więcej, więcej, lepiej, mocniej. Tak. Ale widzę też dużo takiego, nie wiem, nadziei, czy jakiegoś takiego oczarowania. Znów widzę teraz tego chłopczyka, który biegnie z mamą czy z tatą do kina z tym wiatraczkiem. Czyli to raczej nie jest Hobart Johnston Whitney, ten chłopczyk? Raczej nie. Raczej nie. Jakaś inna osoba, która w przyszłości zapragnie pracować w Hollywood. Okej, bardzo prawdopodobne. Bo to jest takie miejsce, że wiele ludzi tam przyjeżdża, chce tam zostać i tworzyć te piękne, groźne, straszne, wciągające, pouczające, psujące rozmaite iluzje. I chce być takim czarodziejem każdy. Albo czarodziejką. Czarowne miejsce. Czarowne miejsce, zaczarowany las. Tak. Czy możemy przejść? Las. Nie wiem, czy tam kiedyś był jakiś las. Ale tak, tam dookoła góry są zalesione. Tak. Proszę o następne pytanie. Dobrze, proszę bardzo. Czy różne wytwórnie filmowe mogą dobrowolnie wybierać i adresować jakikolwiek temat? Tak, nie, bądź częściowo. Co widzisz? Bądź postrzegasz. Nie oraz częściowo. To znaczy jakby widzę dwie odpowiedzi. Widzę, że muszą być dyskutowane. Tematyka musi być dyskutowana ze służba. Coś ma to jakiś związek ze służbami, a nawet niektórzy, nie wiem czy to ma sens, aktorzy pochodzą z takich linii rodzinnych związanych ze służbami, jakichś wojskowych i tak dalej. Widzę tu jakieś takie związki. Tak jakby na przyszłość się coś programuje, zwłaszcza w ostatnich dekadach, bo na początku to była bardziej, było więcej wolności ze strony producentów, po prostu żeby film zarabiał na siebie, żeby ludzie się bawili. Potem odkryto, że to jest świetne narzędzie do programowania społeczeństwa. I zaczęły być projekty takie na zlecenie. Planowe. Nie mają producenci ostatniego słowa. Często jeżeli producent chce, ma jakieś swoje
coś, co sobie wymyślił, że zrobi film taki czy inny. I jeżeli ten film nie ma wsparcia w tej przestrzeni, że w tej przestrzeni programowania społeczeństwa, jeżeli jest taki no, niewinny, to bardzo trudno jest mu zabrać środki i wyprodukować taki film. Często musi walczyć, poświęcać temu całe życie. Po części odpowiedziałaś już na następne pytanie. Jeśli nie lub częściowo, dlaczego nie mogą tego robić? To znaczy odpowiedziałaś, że tak się dzieje, ale dlaczego? Kto decyduje o tym i jakie powody nim kierują? Hollywood jest bardzo sprzężone z polityką i ze służbami. Tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że tak było od początku, ale przez ostatnie dekady tak się zrobiło, tak się porobiło. I ten styk tych interesów jest bardzo niebezpieczny. Tam powiedziałabym wręcz, że nie należy tam się wsadzać nosa, bo można zginąć. No, dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo potężne narzędzie do kontroli umysłów i do zmieniania rzeczywistości. Ludzie w swoich masach, jeżeli obejrzą dany film, to później ten film nie jest rzeczywistością, ale oni już zostali zaprogramowani na taką rzeczywistość. Tak. To niesamowite, bo wydaje się, że to jest rozrywka, ale są takie filmy na przykład wysokobudżetowe z elementami science fiction albo fantasy, które strasznie wciągają ludzką świadomość w to programowanie. Lub też katastroficzne filmy. Też kiedy chce się podrzucić jakiś temat do przestrzeni informacyjnej i zmienić globalne postrzeganie danego tematu, to robi się film taki. I tutaj była kiedyś taka historia, przychodzi mi konkretnie autor i konkretna książka, nazywał się Dan Brown. I potem zrobiono z tego Kod Leonarda da Vinci, tak się nazywał ten film. Po tym filmie jakby globalnie się zmieniło postrzeganie postaci Jezusa i miało to bardzo duży wpływ na to, jak ludzie zaczęli podchodzić do religii katolickiej i do postaci Jezusa, do tego, kim był. Też ten film zawierał trochę prawdziwych informacji, a trochę zmyślonych. A to jest dobre medium, żeby przemycać informacje, nawet te, które są prawdziwe. Też pokazuje się, że na przykład nowe technologie, które nie są w użyciu teraz, jeżeli są pokazywane w filmach, to znaczy, że one już są. Już są opracowane, tak? Tak, jest, podrzuca się. Czy jeszcze coś ci przychodzi, czy jeszcze coś postrzegasz? No tam ta magia przestaje być taka niewinna, taka radosna, staje się coraz bardziej taka ciężka, taka czarna magia. I też widzę jakieś postacie, które stoją, chodzą i mówią do mnie, po co ty się tam wtrącasz, po co ty tam zaglądasz. Wytwórz sobie zabezpieczającą warstwę ochronną, żebyś była niewidoczna, niepostrzegalna. Tak. Czujesz się bezpieczna, tak? Tak, w porządku. Poproszę następne pytanie. Dobrze. Czy gwiazdy Hollywood mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy? Tak, nie, bądź częściowo. Nie. Nie.
Zdecydowanie w ogóle nie. Te, które wyrażają częściowo, to znów jest przedział pomiędzy zdecydowanie nie i częściowo. I w tym przedziale są takie gwiazdy, które wyrażają częściowo na jakieś tematy, na przykład medyczne, na temat jakichś leków albo na tematy polityczne, no to nie mają później życia, są gnojone raczej. To bardzo szybko się ucisza. Także mają też często w kontraktach takie klauzule. To jest kwestia wizerunku, że dana gwiazda będzie na przykład broniła takiego, zaangażuje się w obronę praw ludzi gdzieś tam. Często te gwiazdy faktycznie się angażują w pomoc jakimś ubogim krajom, jeżdżą, mają jakieś swoje misje. To jest jakby częścią ich PR-u, tworzenia ich wizerunku i agent takiej gwiazdy, teraz widzę tak. Właśnie tego pana, który otworzył ten, który ma to agencję tak? Swoją i ta agencja mu się jakby rozrasta i ma już w tym swoim, w tej swojej, jak to powiedzieć brzydko, stajni kilka już takich gwiazd i widzę go jak siedzi i się naradza, pokazuje umowy. Jakiejś kobiecie, gwieździe rosnącej i czy ty chcesz takie, czego będziesz jakby broniła, o co będziesz walczyła, w jaki problem społeczny się zaangażujesz, żeby, co ty chcesz robić, jak ty się chcesz pokazać. To jest bardzo takie staranne budowanie wizerunku i to aż do takiego poziomu, nie wiem, paranoicznego. Ale są takie gwiazdy, które same zaczynają produkować filmy, potem się jakby próbują odłączyć od tego systemu na bazie zarobionych środków. Muszą jakby zapłacić jakąś tam daninę, zaangażować się w jakieś polityczne czy inne rzeczy, ale potem, jeżeli nie będą się wypowiadać, jeżeli będą cicho, mogą mieć święty spokój. No i to jest właśnie odpowiedź na kolejne nasze pytanie. Pięknie, intuicyjnie wyczuwasz pytania, bo kolejne pytanie, jeśli nie lub częściowo, dlaczego nie mogą tego robić? Czyli tu już jest jak gdyby zawarta odpowiedź. Czy coś jeszcze ci przychodzi na ten temat? No to są naprawdę bardzo duże pieniądze, bardzo duże wpływy i tutaj jest gra na śmierć i życie. To nie jest zabawa. Wow. Także może przejdźmy do czegoś lżejszego. To jest właśnie kolejne pytanie. To już mam nadzieję, będzie trochę relaks. Teraz połącz się z informacjami ezoterycznymi powiązanymi z nocą oskarową. Jakie informacje otrzymujesz? Noc programowania, noc rozdania kart, noc przepowiedni, też obrzęd magiczny. Zawsze się pokazuje coś, co będzie w następnym roku w przestrzeni informacyjnej ważne. Czaruje się. Zaczarowany krąg. Wiedźm, czarownic i magów. Niesamowite. Czerwony dywan. Tak. Czy coś jeszcze? Czy idziemy do kolejnego pytania? Przejdźmy do kolejnego pytania. Oskar jest słynną statuetką wręczaną podczas ceremonii oskarowej. Przedstawia rycerza, który trzyma w dłoni miecz i stoi na rolce filmu z 5 szprychami. Co widzisz lub odbierasz w odniesieniu do tej statuetki i jej wyglądu?
Rolka filmu z pięcioma szprychami. Właśnie nie widzę tej rolki, tylko tego Oskara, który stoi z tym mieczem. Ten miecz jest wbity w tą rolkę, tak? Bardzo możliwe. Nie widziałam z bliska nigdy statuetki. Nie byłam w stanie przeanalizować. Być może, jeśli tak widzisz. No, ta statuetka jest jak gdyby przepustką do wyższych i lepszych kontraktów dla każdego aktora. Chociaż pokazuje mi się, że jej znaczenie w przyszłości będzie jakby bladło i zostanie będzie pomału zastępowane czymś innym, jakimś innym rodzajem funkcjonowania aktorów. Ale no, Oskar jest absolutnie magicznym też takim przedmiotem, ponieważ otwiera drogę do różnych miejsc. Tak jakby się wchodzi na takie, też właśnie na taką górę, na ten szczyt. I ten Oskar jest taką przepustką na ten szczyt, na kolejne jakieś poziomy. Także większy poziom, większy stopień wtajemniczenia. Też tak może być. Chociaż to właśnie równie dobrze ten Oskar mógłby mieć tak palec na ustach. Teraz zobaczyłam takiego alternatywnego Oskara, który tak pokazuje. Nie pytaj, nie zagłębiaj się. Bardzo taki magiczny przedmiot, chociaż widzę też jakąś osobę, która dostała tego Oscara i potem jej złudzenia odnośnie tego świata jakby prysły, czy też musiała wziąć udział w czymś, co jej się niezbyt podobało, czuła się brudna, chciała zwrócić tego Oscara. Widzę też takie manifestacje. Czy taka opcja w ogóle wchodzi w grę zwrócenia takiej manifestacji właśnie? Nie wiem, bo nigdy raczej nie oglądam tych Oscarów, ale pokazuje mi się, że coś takiego miało kiedyś miejsce, że ktoś odesłał Oscara. Widzę też tego naszego agenta, który już się tutaj właśnie wzbogacił i z tego takiego mało znanego na mało znanej ulicy ma teraz biuro w jakimś takim najlepszym miejscu i ma na swoich półkach ma Oscara. Także jak się przychodzi do jego biura, to się każdy to już jest tip-top. Widać, że to jest. Czyli jest to ktoś znaczący. Jest to ktoś znaczący, tak. Czy coś jeszcze na temat samej statuetki, to może przejdziemy do kolejnego pytania. A teraz przyjrzyj się chwili, w której zdecydowano, że statuetka będzie nazywana Oskarem i opisz, co widzisz, co postrzegasz. Jakieś konsultacje wręcz prawie, że astrologiczne. Niemalże widzę. Ale też później jakby widzę jakiegoś starego człowieka, który udziela wywiadu dziennikarzowi i opowiada całkiem inną historię na temat tego, jak doszło do tego, że ta statuetka nazywa się Oscar. Ciekawe, takie jakby dwie różne rzeczywistości. Właśnie to jest ostatnie pytanie protokołu. Dlaczego nazwano statuetkę Oscarem? Oscar.
Ukazują mi się jakieś konsultacje z jakimiś ludźmi, właśnie ezoteryczne konsultacje i jakiś wybór, który pada na to imię z jakiegoś powodu. Ale ja nie widzę tego powodu. Tyle. To tyle. To teraz możemy sobie pozwolić na rozbijanie już we własnym zakresie dalej. Jak mówiłaś o tym, że pierwsze filmy, które powstawały, dawały ludziom relaks po pracy, sprawiały przyjemność. Jakie wibracje powodowały w tych ludziach filmy oglądane? Lekkie, wesołe, śmiech, czasem łzy, ale takie bardzo proste emocje, w sensie tak jak angażowali się w to, ale to ich w jakiś sposób odciągało od ciężkiego życia. Ale też dużo było śmiechu, takich jakichś gagów. Ludzie byli bardziej niewinni, nie śmieli się i smucili jak dzieci. Czyli bardzo łatwo zmieniali nastrój pod wpływem oglądanych obrazów. Tak, ale to było, ja to widzę w jakiś taki niewinny sposób. Dopiero poprzez obserwację tego procesu zaczęto. Całe Hollywood zaczęło się jakby obrastać w rozmaite projekty. W tej chwili to jest badane wpływ filmu na percepcję i emocje. Jest badane z tak różnych kątów widzenia socjologicznego, marketingowego. A wtedy to było bardziej takie proste, niewinne. Rozumiem. Ludzie bawili się taką nową zabawką. A powiedz mi, dziecko z wiatraczkiem, jaką rolę odegrało w Hollywood? Dlaczego zaznaczyło się w twoich wizjach? Zostało znanym aktorem. Trochę narkomanem. Było u szczytu. Dostało Oscara. Potem upadło, miało zniszczoną reputację. W tej chwili chcę tylko świętego spokoju, żeby zostawiono go w spokoju, ale jeszcze ma w kontrakcie jakieś tam do odegrania kilka jakiś musi zrobić filmów i ma nadzieję, że będzie mógł, bo to jest mężczyzna, odejść na zasłużoną emeryturę. Chyba ma jakąś wyspę kupioną. A mam jeszcze takie pytanie. Jakie kryteria są stosowane przy decyzji, kto otrzymuje Oscara? No, biznesowo, polityczno, jakieś takie rodzinne koneksje decydują. Nie twierdzę, że nigdy nagrodzenie jakiegoś filmu, aktora, czy projektu, czy muzyki, czy scenariusza, czy korporacji nie jest czystym aktem uznania. Nie twierdzę tak wcale, ale nie wiem, pokazuje mi się, że 99% to jest jakieś przetasowania, obrachunki. Dogadywanie się, rodzinne klany, jakieś sprawy biznesowo-marketingowe,
Coś takiego. Czyli to jednak nie jest tak naprawdę zasługa twórcy, czy od twórcy roli, czy twórcy scenariusza, bądź muzyki. Nie jest to decydujący punkt, aspekt. Wiesz, no nie widzę tego tak, żeby to był decydujący aspekt. Często decydują jakieś faktycznie. Widzę teraz jakąś taki rodzinny klan potężny w Hollywood, który tam są jakieś wyświadczane przysługi, ale to nie znaczy, że te produkty są wszystkie złej jakości, jeżeli nazwiemy to produktem. Często Tak. kompozytorzy naprawdę wychodzą z siebie. Po prostu bardzo duży jest wysiłek wkładany w to, aby to było na najwyższej jakości, ale z drugiej strony pokazuje się też jakby, że w pewnym momencie powstał pewien kanon, taki, jeżeli mamy te bardzo ambitne filmy, a tutaj takie bardzo klasy, tam nie wiem, C, no to tutaj jest ten środek, ten kanon taki i aby osiągnąć sukces, produkty muszą spełniać pewne określone warunki. I to już jakby zostało tak skodyfikowane, jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o profil bohaterów. Tak. To jest wszystko bardzo takie mądre, przebiegłe. Człowiek, uwaga ludzka lgnie do tego, ponieważ to jest bardzo tak precyzyjnie przemyślane. My podążamy za losem bohatera czy bohaterki. Muzyka jakoś nas wprawia w jakąś taką, w jakiś nastrój. I pogrążamy się w takim świecie. Chcemy tego w zasadzie. Jesteśmy tacy skłonni do tego, żeby nas zaczarować. Jakie wibracje odczuwają ludzie, którzy tak bardzo emocjonalnie wchodzą w te filmy, obrazy? Czy to im daje zastępstwo w zamian za rzeczywiste doświadczanie podobnych rzeczy i podobnych emocji w świecie realnym, rzeczywistym? No bo wiadomo, to jest iluzyjny świat. No, jak mówiłaś, to taka zobaczyłam taką kobietę, która jest taka pełna tęsknoty i ona wręcz w momencie, kiedy ogląda ten film i płacze, łzy jej lecą, ma otwartą czakrę serca, po prostu jest tak, wiesz, jakby się modliła. Niesamowite. Taką zobaczyłam kobietę na widowni w kinie. Chciałam cię jeszcze spytać, powiedz mi, rury, które widziałaś na początku. Co to symbolizowało? Jakie to może mieć znaczenie? To jest energia, emocje, energia emocji, rozmaite barwy, rozmaite kolory, jakaś wymiana, jakiś. Tak jakby ona była pompowana do góry, ale też w zamian coś z góry do dołu schodzi. To jest taki rodzaj jakiegoś handlu, rurociąg energetyczny. No można tak powiedzieć, czy raczej tłocznia, pompa, tłocznia, pompa, rurociąg energetyczny. Dochodzi do jakiejś wymiany.
Czyli Hollywood jest fabryką energii. Czy gdzieś podobne, gdzieś na świecie występuje jeszcze podobna sytuacja gromadzenia tej energii, przesyłania jej? Mówisz, masz na myśli w showbiznesie, czy jak to? No, może nawet niekoniecznie w showbiznesie. W ogóle jeśli chodzi o te rury, którymi płynie energia, jest zbierana jak gdyby, co jest z powrotem przesyłane? Co wraca tutaj? Tak, tak, tak. Inspiracja do kolejnego tworzenia. Są ludzie czy grupy, którzy mają inspirację sami z siebie, ale są też tacy, którzy mają, i tych jest znacznie więcej, którzy mają inspirację pod postacią jakichś, nie wiem, nazwałabym to interferencji. Okej. Okej. Czy takie interferencje są powszechne w Hollywood? Okazuje mi się, że dość powszechne. Porównując... Przepraszam, tutaj kot mnie już. Nie szkodzi, nie szkodzi. Energię czuję, zmianę energii, dlatego prawdopodobnie. Czy... te interferencje są mniej więcej porównywalne z pozostałą częścią świata. Ich częstotliwość. No po to, żeby one były porównywalne, to te filmy muszą być produkowane. I rozprowadzane, rozpowszechniane razem z pewnymi pomysłami, ideami, wzorcami. Ale nie wiem, czy już mówiłam, że jest takie poczucie, że to się teraz zmienia i Hollywood się też będzie musiało jakoś przekształcić, przepoczwarzyć. Co? Nie wiem. Czyli jeszcze nie widać koncepcji. Czy coś jeszcze przychodzi do ciebie? Na temat samego Hollywood. Czy generalnie większość ludzi żyjących w Hollywood to są ludzie szczęśliwi? Wiesz, pojęcie szczęścia to jest bardzo, okazuje się, rzecz względna. No, na pewno. Więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Okazuje się, że często jakby ceną za wejście na szczyt jest później upadek. I że wręcz wybierane są takie osoby, które się doskonale do tego nadają, żeby wejść na szczyt, a potem widowiskowo upaść. Jest jakby częścią ich takiego. Czyli upadek jest również częścią planu. Tak. No, widzowie muszą mieć. Widz się musi bawić. Emocje. Emocje. A jaką rolę odgrywa, mówiłaś o ludziach ubogich, żebrzących na ulicach? Jak liczna to jest grupa? No pokazuje mi się, że w Hollywood to nie jest tylko ta rzeczywistość glamour, ale też dużo jest ludzi po prostu żyjących w biedzie. Czy jest to efektem braku możliwości zatrudnienia, czy wiesz, niezdolności do pracy jakiejkolwiek? To jest często chyba też stan umysłu, że
ten rodzaj energii, która sprawia, że ludzie chcą piąć się na szczyt i osiągać, ona jakby odwrotną stroną tej energii jest taki całkowity po prostu zwis, czy oklapnięcie, opadnięcie, jakieś takie kompletne rozluźnienie się, które polega na tym, że już nie zależy na niczym i można równie dobrze wyjąć jedzenie z kosza na śmieci i się tym zadowolić. I to jest ciekawe, bo pokazuje mi się, że to jest takie miejsce o tak dużym napięciu, że przez to, że istnieje ten glamour, to również musi istnieć ta jakaś pula tej biedy, nędzy i takiego życia bardzo nędznego. Czyli jak gdyby jedno drugie równoważy. Jedno drugie równoważy, tak, tak, zdecydowanie. Czy coś jeszcze ci przychodzi? Odnośnie tej bajki Hollywood. No widzę ten las, widzę to miejsce jakieś dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze tych wytwórni, tego wszystkiego. Widzę ten las, w którym są odprawiane jakieś obrzędy, zaklęcia. Znosi mnie gdzieś w jakąś taką opowieść o wiedźmach, magach i czarodziejach. No w sumie jest to jedna wielka magia, cały Hollywood. No być może, że całe Hollywood jest jakby z tego się wzięło właśnie, z jakichś starych. Ale ma bardzo istotny wpływ na nasze życie fizyczne. No jak się okazuje, tak. W każdym praktycznie aspekcie, poczynając od naszej percepcji świata i tego, czym jest życie, a kończąc na tym, jakie napoje pijemy, jak się ubieramy, jak chcemy się kochać, jak chcemy mieszkać, jak chcemy wychowywać swoje dzieci. Bardzo, bardzo. Czy z punktu widzenia ezoterycznego jesteś w stanie zobaczyć, w jakim procencie to kształtuje, wpływ Hollywood kształtuje nasze życie? Na ile my sami jesteśmy poza iluzją nam pokazywaną twórcami swojej egzystencji, a na ile ma wpływ właśnie ta magia płynąca z Hollywood? No mi się pokazuje, że my jesteśmy w jakiejś ewolucji i że są takie miejsca, takie rodziny, takie, nie wiem, etapy, kiedy jesteśmy mówię my, no bo tak mówię my ludzie. Tak, tak, oczywiście. Kiedy jesteśmy całkowicie pogrążeni w tej opowieści, w tej bajce i po prostu to, co nam pokażą, to łykamy i jak papugi papugujemy. Ale ponieważ jest ta ewolucja, więc też osoba, która w swoim życiu papugowała, równie dobrze może na kolejnym etapie swojego życia się obudzić i kompletnie stracić zainteresowanie tym. Aż do punktu, kiedy po prostu nie będzie w stanie oglądać takich filmów, będą nudzić. Także to jest. To nie jest tak, że to się wiąże z jakimś skazaniem z góry na życie, kiedy się realizuje scenariusz napisany przez Hollywood, tylko no jest to częścią naszej ewolucji. Że być może, że my nawet mamy ten Hollywood częściowo w swojej ewolucji, że musimy się najpierw w tym unurzać, a potem się wybudzić z tego. Nie wiem. No bardzo możliwe, że jest to też jakaś forma doświadczania życia. Czy coś jeszcze? Może coś takiego pogodniejszego spostrzeżesz na przyszłość? Spostrzegam, że my sami jesteśmy też magami naszego własnego życia, więc do dzieła. Do dzieła. Do dzieła.
No ja w zasadzie nie mam więcej pytań, chyba że do ciebie jeszcze coś przychodzi, za co Dziękuję będziemy. bardzo za ciekawą sesję. Ja bardzo dziękuję. Miło mi było. Nie mogę wyłączyć nagrywania, wiesz? No w takim razie do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Jest
istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. I cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación.
To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros nos permiten organizar esos ciclos de investigación.
I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te dwa czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.